Bardzo ucieszyłam się na wiadomość, że to właśnie Olga Tokarczuk dostała Nagrodę Nobla Literackiego. Z wielką radością przyjąłem informację o wręczeniu Nagrody Nobla dla pani Olgi Tokarczuk. Czuję się świetnie. Jestem w ogóle zaszczycony i dumny, że mamy kolejnego Nobla, że mamy kolejną noblistkę. Umiejąca opowiadać historię w tak porywający i niespotykany w dzisiejszej polskiej literaturze sposób, została nagrodzona tak zaszczytną nagrodą na arenie międzynarodowej. Bardzo się cieszę, że Olga Tokarczuk dostała Nobla i w pełni na niego zasłużyła. Jako polonistka jestem szczęśliwa, że za czasów mojego życia aż trójka Polaków otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Uważam, że jest to bardzo dobra decyzja komisji i uważam, że zdecydowanie zasługuje ona na tę nagrodę. Książki pani Olgi Tokarczuk czytałam, zanim jeszcze świat o niej usłyszał. Bardzo dziękuję za wszystkie opowiadania, za wszystkie powieści. Przez Księgi Jakubowe jeszcze nie przebrnęłam, ale obiecuję, że to zrobię. Dzięki tej nagrodzie myślę, że stała się pani wzorem do naśladowania dla wielu młodych osób, wielu młodych dziewcząt i jest pani zdecydowanie dobrym wzorem i cieszę się, że mamy taki wzór, szczególnie w Polsce, szczególnie w tym czasie i że została pani wyróżniona w ten sposób. Niezwykle doceniam pani odwagę w tych wszystkich trudniejszych tematach, które poruszyła pani na swojej mowie noblowskiej. Chciałem bardzo podziękować za wkład dla naszego całego świata swoją twórczością. Wydaje mi się, że twórczość, prawda, Tokarczuk wydaje mi się godna Nobla, ponieważ jest dosyć nowatorska. Pani Olgo, serdecznie zapraszamy do nas do szkoły, do szkół w Krakowie Reja. Czekamy, będziemy wdzięczni, jeśli pani nas zaszczyci swoją obecnością. Trzymamy kciuki. W imieniu całej społeczności uczniowskiej szkół Reja serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę. I mam nadzieję, że nas kiedyś pani odwiedzi. Zapraszamy gorąco.